Ksiądz Piotr Skarga, kandydat na ołtarze, patriota, autor licznych dzieł miłosierdzia w Krakowie. Dlaczego akurat jego postać stała się obecnie solą wokół władz miasta Krakowa? Filip Obara, PCH24TV, szczęść Boże. Dziękuję Państwu za dotychczasowe wsparcie. Zachęcam do dalszego wspierania naszego kanału. Dzięki Państwu jesteśmy tutaj. A naszym najnowszym projektem jest film zatytułowany Bóg. Film poświęcony czci dla Najświętszego Sakramentu. Jak można wesprzeć ten projekt? Wszystko jest opisane pod tym nagraniem. A dzisiaj jest z nami w studiu pan Dariusz Walusiak, reżyser, przewodniczący obecnie Społecznego Komitetu Obrony Pomnika księdza Piotra Skargi. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie w naszym programie. I dużo się dzieje wokół pomnika ostatnio, dużo też o tym mówiliśmy, więc zanim przejdziemy do aspektów bardziej symbolicznych obecności księdza Piotra Skargi w Krakowie, proponuję, żebyśmy może trochę uporządkowali tę tematykę i takie pierwsze pytanie do pana, skąd wziął się pomnik księdza Piotra Skargi na placu świętej Marii Magdaleny i czy od razu ten pomnik budził kontrowersje, czy od razu był taką solą w oku władz miejskich, o co chodzi tutaj? No, bo pomnik w zasadzie można powiedzieć od niedawna, bo stoi w Krakowie już ponad 20 lat. W 2001 roku ten pomnik właśnie pojawił się na placu świętej Marii Magdaleny przed kościołem Piotra i Pawła, gdzie spoczywają szczątki księdza Piotra Skargi. Na początku no, nie budził żadnych jakichś kontrowersji. Ja nawet przyznam się, jakoś nie uczestniczyłem i nie pamiętam tego, jak ten pomnik zafunkcjonował tutaj na tym placu, gdzie teraz stoi od tych ponad 20 lat. Najpierw tam było duże drzewo i tak trochę tej zieleni było. No, podobno teraz właśnie ci, którzy chcą usunąć pomnik, chcą, żeby drzewo na miejscu pomnika się pojawiło. Natomiast ten pomnik już wpisał się w tą przestrzeń Krakowa i już tam funkcjonuje. Czyli trudno teraz zrozumieć, dlaczego, jaki jest powód usuwania tego pomnika. No, tłumaczenie, tak jak wspomniałem, że będzie tam jakiś zielony skwer z drzewem. No, trochę jest takie bardzo dziwne, bo to jest akurat pomnik stoi przy Drodze Królewskiej, bardzo uczęszczane. Pomnik Królewskiego, jakby nie było kaznodziei. No właśnie, nie przeszedłem jeszcze do tego, kto jest na tym pomniku. Oczywiście to jest postać, która odegrała istotną rolę w historii Polski. To o tym będziemy zaraz mówić, ale czy to jest pierwsza próba przeniesienia, czy usunięcia tego pomnika? Nie, były już próby usunięcia tego pomnika. Widać, że ten pomnik bardzo drażni niektóre środowiska, no, bo tak jak wspomniałem, że stoi przy Drodze Królewskiej, najbardziej uczęszczanej czasie w Krakowie. No, tam te tysiące turystów codziennie przechodzi z rynku na Wawel i z powrotem. No to każdy krakowianin to widzi, tam więcej jest ludzi spoza Krakowa. No i tak jak my jedziemy do jakiegoś miasta, widzimy jakieś miasto, widzimy jakiś pomnik, zawsze się zainteresujemy, a kto to jest, że ufundowano mu pomnik, czyli jakaś ważna postać dla miasta, dla państwa, w którym jesteśmy. No i zawsze się coś dowiadujemy i poznajemy tą historię. I w tym wypadku tak samo się to odbywa, że przewodnik jeden, drugi jest pytany przez, nawet jeżeli sam o tym nie mówi, jest na pewno pytany przez turystów, a kto to jest. No i wyjaśnia, kto to jest, że tutaj też te szczątki tego właśnie
człowieka, w tym wypadku księdza Piotra Skargi, spoczywają tutaj w kościele Piotra i Pawła. No to to jest ważne, bo to jest ten element taki informacyjny, że to idzie świat, że był taki, taki kaznodzieja królewski, odegrał bardzo istotną rolę w historii Polski. Tak, tylko jak zastanawiamy się nad motywacją obecnie władz Krakowa, no to chyba trudno było wskazać akurat krakowskie wątki jako źródło kontrowersji, no bo przecież pomaganie osobom ubogim, prowadzenie arcybractwa miłosierdzia czy kamienic, w których pomagano tym ubogim, no chyba nie jest motywem do przeniesienia pomnika, więc może są tutaj jakieś głębsze uwarunkowania, czy właśnie te symboliczne, ten symboliczny wymiar postaci księdza Skargi, jego znaczenia dla Polski. No to co pan powiedział, a co na początku też powinienem powiedzieć, że ten pomnik ufundowało Bractwo Miłosierdzia. Bractwo, które zostało założone przez księdza Piotra Skargi i to bractwo funkcjonuje do dzisiaj. Czyli też widać, jaka cały czas jest potrzeba funkcjonowania takiego bractwa i to bractwo ufundowało ten pomnik. No oczywiście to bardzo ładnie opowiedział o tym wszystkim w kazaniu ksiądz profesor Machniak w kościele Piotra i Pawła, kiedy zorganizowaliśmy tą mszę o rychłą beatyfikację, modliliśmy się o rychłą beatyfikację księdza Piotra Skargi. No i właśnie ksiądz profesor Machniak mówił w kazaniu o tej roli takiej społecznej księdza Skargi, bo my mówimy o tych właśnie wielkich sprawach związanych z Polską, ale to było bardzo istotne, że ksiądz Skarga dostrzegał to zróżnicowanie, że są ludzie biedni i pomagał im. No, powiem, no to jako ciekawostkę, chociażby każda panna na wydaniu wówczas musiała posiadać posag. Nie każda rodzina była w stanie wyposażyć dziewczynę, która czekała na zamążpójście. Ksiądz Piotr, zdając sobie z tego sprawę, jak gdyby w ramach działalności Bractwa Miłosierdzia fundował taki posag i to było przyznawane z okazji no, Mikołaja, czyli jak gdyby na Mikołaja dziewczyna dostawała posag. Oczywiście nie wszystkie, ale wybierano tam w jakiś sposób, komu ten posag przyznać. Także to ta działalność była, no jeszcze tu należy wspomnieć o tak zwanym banku pobożnym. To jest też ciekawa inicjatywa księdza Piotra Skargi. Po prostu widział, że są różne grupy, które bogacą się poprzez udzielanie jakiejś pożyczki, stosując no, lichwę. No, on po prostu przeciwko temu występował, że dawał ludziom potrzebującym pod zastaw pieniądze, ludziom, którzy stracili jakiś majątek, pomagał w ten sposób, ale nie było to okupione tym, że ci ludzie potem zadłużali się na całe życie. Chociażby mamy, przenosi się to na dzień dzisiejszy, wiemy, do czego doprowadzają kredyty i potem inflacja, że teraz ludzie płacą niesamowite pieniądze. Ksiądz Piotr Skarga pokazał, jakie są rozwiązania, jak można pomagać ludziom. Wspomnijmy też właśnie o tym wątku królewskim, to znaczy o kazaniach księdza Piotra Skargi, w których, i to można powiedzieć, była już wtedy taka narracja, no nie do końca może popularna, no bo nie każdy chce słuchać na temat własnych grzechów, własnych wad czy własnych przewin, które ostatecznie, jak już wtedy wskazywał Skarga, miały doprowadzić do katastrofy narodowej. No i nie bez powodu mówi się, że jest on swoistym sumieniem naszego narodu, sumieniem katolickim, no bo mam wrażenie, że troszeczkę próbuje się zawłaszczać te
postać do takiej narracji patriotycznej, ale raczej świeckiej, raczej oderwanej od religijności. No i być może to jest też taki symboliczny wymiar, że to sumienie narodu jakoś tak no, jest solą wokół dzisiaj. No może tutaj gdzieś są takie głębsze przyczyny całej sytuacji. Nie, to oczywiście na pewno no, tutaj tak jak to jest cenne właśnie. Na tym nam zależało, jak podejmowaliśmy tą akcję obrony księdza Piotra Skargi, w tym wypadku pomnika księdza Skargi. No, na tym nam zależało, żeby mówiąc w sposób medialny, upublicznić tą postać. Bo ksiądz Skarga, tak między nami mówiąc, jest mało znany. W szkole jest informacja, że był autorem kazań, że gdzieś tam się przewija. Nawet widziałem książki, które opracowania dotyczące historii Kościoła, że praktycznie nie wskazano na rolę, jaką odegrał ksiądz Skarga. No, czyli o tym powinniśmy mówić i to powinniśmy pokazywać. I to jest, powiedzmy, groźne dla ludzi, którzy są przeciwnikami Kościoła, przeciwnikami katolików w Polsce, że tutaj mamy do czynienia z postacią, no można powiedzieć w taki obrazowy sposób, krystaliczną, że trudno się do czegoś przyczepić. Możemy się tylko oczywiście miał wrogów w czasach, kiedy przyszło mu żyć, miał także wrogów po swojej śmierci, bo to widać dokładnie, że jak umierał dla wielu człowiek święty, a do dzisiaj nie jest beatyfikowany, nie jest kanonizowany. Ten proces cały czas, już było kilka prób takich, chociażby w 1936, jak zorganizowano taki duży zjazd skargowski w Warszawie, Zofia Kosak-Szczucka mówiła, że ksiądz Piotr Skarga powinien zostać wyniesiony na ołtarze. Zresztą posuwano się wówczas dalej, bo stwierdzono, że religią państwową w Polsce powinien być katolicyzm i powinien być tak ogłoszony. No. I taką religią był w czasach, powiedzmy, jak żył Piotr Skarga, kiedy on musiał w jakiś sposób przeciwstawiać się i przeciwstawił się reformacji, bo był w stanie tutaj, że tak powiem, robić cuda. Ludzie, którzy przechodzili na luteranizm, na kalwinizm pod wpływem kazań Piotra Skargi, wracali. Czyli, a nasze czasy jakie są? Ludzie odchodzą od Kościoła. A Kościół może, specjalnie się nie kwapi, żeby ich nawracać. To może taki właśnie święty orędownik nasz, jak Piotr Skarga, będzie w stanie spowodować, że ci ludzie zaczną wracać do Kościoła. Tu jest to, że myślę, że takich rzeczy się obawia druga strona, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, ale jak to przełożymy na walkę dobra ze złem, no to widać, że zło będzie robić wszystko, żeby ksiądz, i robi od wieków, żeby ksiądz Piotr Skarga nie został wyniesiony na ołtarze. No właśnie, powiedział pan, że ksiądz Piotr Skarga jest mało znany. No i tutaj od razu przychodzi na myśl jego zgromadzenie zakonne. Przecież Skarga był jezuitą. Jezuici obecnie prowadzą proces beatyfikacyjny. No to dlaczego jezuici nie popularyzują tej postaci? Może Skarga dla nich samych byłby obecnie takim wyrzutem sumienia z różnych powodów, co pan myśli o tym? Nie będę się za jezuitów wypowiadał, natomiast mogę powiedzieć, że inni księża, inni duchowni bardzo tak entuzjastycznie podchodzą i w momencie, kiedy mamy z nimi kontakt, no chociażby powiem do komitetu, przyjęliśmy zasadę, że nie mówimy w zasadzie,
kto jest w komitecie, można zobaczyć, bo tam są postacie, no musiałbym wszystkich wymienić. Bardzo znane, nie chcę tutaj nikogo pominąć, ale mogę powiedzieć, kto wejdzie teraz do komitetu. Wczoraj rozmawiałem z rektorem seminarium redemptorystów w Tuchowie, ojcem doktorem Maciejem Sadowskim. I on powiedział, że to zaszczyt, że wejdzie do takiego komitetu. Czyli powiedzmy teraz i obiecał modlitwę w tej sprawie, czyli teraz redemptoryści, że tak powiem, klerycy będą modlić się o rychłą beatyfikację księdza Piotra Skargi. Myślę, że jezuici to robią i też się modlą, bo też znamy jezuitów, którzy no, entuzjastycznie do tego podchodzą i widzą, że no, to jest ważne, żeby ksiądz Skarga wywodził się z zakonu jezuitów. No, zresztą potem jego śladem, można powiedzieć, tą drogą ukształtowaną przez księdza Piotra Skargę poszedł już święty Andrzej Bobola. Ja też no, jestem autorem filmu o księdzu, też jezuicie, księdzu Władysławie Gurgaczu, który został zamordowany tutaj w więzieniu na Montelupich jako męczennik, no, moim zdaniem nie tylko moim, kandydat na ołtarze. No, też do tej pory nie jest proces, nawet się nie bierze tego pod uwagę. My jako ludzie świeccy widzimy taką potrzebę, żeby także księdza Władysława Gurgacza wynieść na ołtarze. Ofiarę komunizmu, męczennika, który zginął za wiarę. Tak. No właśnie, wspomniał pan o komitecie. Faktycznie trudno by było wymienić wszystkich członków, no bo jest to imponująca lista kilkudziesięciu osób. Ale tutaj też widzę pewną taką symbolikę, to znaczy, tak jak pan mówił, że Bractwo Miłosierdzia do teraz funkcjonuje jako dzieło księdza Piotra Skargi, ale można też powiedzieć, że ten duch księdza Skargi jest obecny w samym komitecie, bo zrzesza on osoby z przeróżnych środowisk, które na co dzień być może nie mają ze sobą kontaktu, czy nawet w jakichś sprawach się różnią. Natomiast no, widzimy tutaj, że nawet po śmierci Skarga konsoliduje Polaków. Chyba. No, no. Z tego się bardzo cieszymy i taką formułę przyjęliśmy, że uważamy, że to nie jest nasza lokalna sprawa tylko, i wyłącznie, że pomnik stoi, co prawda, w Krakowie, ale dotyczy postaci, która jest znana w całej Polsce, nie tylko, bo poza granicami Polski też. Bo, no, co prawda, Polacy, Związek Polaków na Litwie poparł nasze działania i w takim liście, który otrzymaliśmy, no, są po prostu oburzeni obecną sytuacją, że chce się usunąć pomnik księdza Piotra Skargi. Czyli akcja wkracza też w granice historycznej Rzeczypospolitej. Tak, no, można, oczywiście można tak powiedzieć, bo granice Rzeczypospolitej z czasów Piotra Skargi zupełnie, no bardzo daleko na wschód sięgały, dalej niż Wilno. To oczywiście, no przyjęliśmy taką zasadę, że komu bliski i kto miłuje Boga i ojczyznę, to zapraszamy go do naszej działalności. A poza tym to, co jest istotne, mamy do czynienia z księdzem, który, tak jak wspomniałem już, w momencie śmierci był uważany przez wielu za świętego. Czyli oni, ci ludzie zdawali sobie sprawę i wierzyli w to, że ksiądz Piotr Skarga rychło zostanie wyniesiony na ołtarz. Do tej pory to nie nastąpiło. Ale właśnie my w tym momencie tą naszą działalność łączymy też z modlitwą. Także w komitecie są osoby, które są związane z modlitwą. Chociażby
Też jestem uczestnikiem męskiego różańca. Męski różaniec rozwija się bardzo dobrze i coraz nowe, to inne nowe miasta przystępują do męskiego różańca. I także te środowiska są zainteresowane, żeby ksiądz skarga został wyniesiony na ołtarze i w tej intencji także te modlitwy trwają. Ja wspomnę tylko, że co środę, zresztą o tym mówiłem też już publicznie, zachęcając właśnie katolików, tych, którzy są zwolennikami, którzy tutaj też są oburzeni, że ten pomnik miałby zniknąć. Prowadzimy co środę o godzinie 18 modlitwę pod pomnikiem księdza Piotra Skargi. To też jest jak gdyby szersza akcja, bo łączy się to z taką ogólnoświatową akcją modlitewną, której pomysłodawcą był Francuz z Wandei, a który obecnie mieszka w Austrii i poczynając od Austrii rozwinął taką właśnie modlitwę. No teraz szczególnie świat potrzebuje modlitwy w sytuacji, kiedy no z jednej strony cały czas mówi się o konflikcie, o wojnie, no jest groźba trzeciej wojny, no tu nie będziemy o tym mówić, ale też doszło do różnych podziałów w państwach. No i to jest właśnie modlitwa o uzdrowienie sytuacji społecznej. My też właśnie co środę będziemy o 18 pod pomnikiem księdza Skargi modlić się w intencji uzdrowienia tej sytuacji społecznej w Polsce, o błogosławieństwo dla Polski, za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Piotra Skargi. I na co zapraszam do udziału w tej modlitwie, bo przede wszystkim, jeżeli chcemy, żeby Piotr Skarga został wyniesiony na ołtarze, no to musimy się o to modlić. Tutaj rozumiem, że mówi pan o akcji Austria się modli i potem ta tak, ta, tak, no to już ta akcja się na cały świat dokładnie rozlała, że tak powiem, na świat. No oczywiście serdecznie zachęcamy też naszych słuchaczy, naszych widzów do włączenia się w te modlitwy. No i wydaje się, że ksiądz Skarga jest tutaj doskonałym dla nich patronem. Natomiast przechodząc do konkluzji, nasuwa mi się taki wniosek, może trochę przewrotny, to znaczy może dobrze, że władze miasta atakują ten pomnik. Przecież jeżeli wartości są atakowane, no to powstają też obrońcy wartości. I no powiedzmy, że nie jest pan odosobniony w takim właśnie podsumowaniu tej sprawy, bo kilka osób w komitecie właśnie w ten sposób stwierdziło, że no i to widać, że nie rozmawialibyśmy o księdzu Skardze, nie byłoby głośno znowu w Krakowie o księdzu Piotrze Skardze, gdyby nie został zaatakowany. Czyli to jest to, co Pan Bóg najlepiej potrafi. No właśnie, ze zła uczynić dobro. I myślę, że tak to będzie wyglądało. I teraz mogę tylko powiedzieć, że będziemy starać się prowadzić no więcej różnego typu akcji, bo tak jak wspomniałem, i modlitwa, ale także nagłaśnianie, czyli no, jest film, który został zrealizowany przez mojego kolegę reżysera Jarka Mańkę o księdzu Skardze. Uważam, że ten film trzeba jeszcze kilka razy powtórzyć, pokazać go w Krakowie, może uda się pokazać go w telewizji, ale chociażby ostatni pomysł, który się zrodził, to nie ja byłem autorem tego pomysłu, ale zgłosił się do mnie wczoraj pan Wincenty z Krakowa, znany w ten sposób kompozytor. On kilka takich oratoriów stworzył już, między innymi na temat, który rejestrowałem, na temat Smoleńska i Katynia.
i powiedział mi: Panie Darku, ja rok temu stworzyłem takie oratorium o księdzu Skardze. No, stwierdziłem, że super, no spróbujemy to jakoś upublicznić, czyli zorganizować taki koncert, w którym z kościołów no, będziemy na ten temat rozmawiać. Czyli od tej strony też ksiądz Skarga, bo tam są wykorzystane właśnie fragmenty skazań z tych sejmowych, czy jeszcze tam inne. Mam to otrzymać w najbliższym czasie. Będziemy w ten sposób też działać, pokazywać, wykorzystując muzyków, czyli w tym wypadku kompozycję pana Wincentego. Czyli możemy powiedzieć, że ksiądz Piotr Skarga nie tylko konsoliduje, ale inspiruje Polaków. No i myślę, że tym akcentem możemy dzisiejszą rozmowę skonkludować. Tego sobie życzmy, żeby ta postać była coraz bardziej znana i przede wszystkim, żebyśmy odczytywali te wszystkie bogate lekcje, jakie nam daje ksiądz Piotr Skarga. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. No i oczywiście zachęcamy do udziału w tych wszystkich akcjach, o których mówiliśmy, o których będziemy też zapewne informować. Dziękuję. Dziękuję. Szczęść Boże.